I tak padł jeden z pierwszych goli dla zbarażan z Ukrainy, grających w pomarańczowych koszulkach. Mecz zakontraktowano na dwie połowy po 30 minut, a na boisku grały ośmiosobowe składy. Choć trzeba przyznać, że zbarażanie byli w gorszej sytuacji, gdyż nie mając rezerwowych zawodników, musieli tym samym składem grać cały mecz. Mecz na najwyższym poziomie, Kruszyn-Zbaraż. Mecz rozgrywają amatorzy oczywiście. Proszę powiedzieć, jak doszło do tego meczu? No, od kilku lat, jak spotykamy się w Zbarażu, sportowcy, amatorzy, którzy nam, dorośli ludzie, którzy nam pomagają w akcji Mogiłę Pradziada Ocal od Zapomnienia, w mieszkaniu tam w Zbarażu, proponowali, prosili, żebyśmy zorganizowali tutaj mecz w Bolesławcu, w Kruszynie, w tych okolicach. No i tak w tym roku, w lipcu, wspólnie sobie porozmawialiśmy i doszliśmy do wniosku, że zorganizujemy mecz właśnie w Kruszynie. Ale mimo, że mecz rozgrywany był na ziemi polskiej, to kibiców wystarczyło dla obu drużyn, bo i zbarażanie mieli swoich fanów z kraju. My jesteśmy tutaj kibicami. Jedni kibicują Zbarażowi, inni Kruszynowi. Ja kibicuję obu drużynom, bo chcę, żeby wygrała przyjaźń. A w Bolesławcu realizujemy polsko-ukraiński projekt międzynarodowy wymiany młodzieży i w ramach tego projektu jesteśmy uczestnikami tego sportowego wydarzenia. Myśl o takim meczu zakiełkowała już przed laty i to właśnie zbarazcy piłkarze amatorzy wyszli z taką inicjatywą, a sam pomysł wyszedł od grającego z numerem 3, Olega Iwasyka. W końcu padł on na podatny grunt i w Kruszynie doprowadzono go do finału. Mamy tutaj mecz na wysokim poziomie, bo mecz międzynarodowy. Zbaraż Kruszyn, czyli Ukraina-Polska. Proszę powiedzieć, jak doszło do tego meczu? Głównym inicjatorem tego spotkania jest pani Barbara Smoleńska, mieszkanka Kruszyna, która wyszła z inicjatywą, że ma gości na naszym terenie z Ukrainy i chciałaby, aby zagrali taki mecz tutaj z miejscowymi naszymi piłkarzami. Oczywiście podjęliśmy wyzwanie i dlatego dzisiejsze spotkanie. I komu pan kibicuje? No, oczywiście kibicuję porówno. Ze wskazaniem na Ukrainę, bo może nas zaproszą i pojedziemy kiedyś do nich zagrać jakiś mecz. I zaproszenie się pojawiło, ale o tym za chwilę, bo mecz jeszcze trwał, a kibice zagrzewali obie drużyny do wysiłku i strzelania bramek. Doping był, jak widać, równy dla jednej i drugiej drużyny. I znalazło to odbicie w wyniku meczu. Wprawdzie to zbarażanie prowadzili przez cały mecz jedną albo dwiema bramkami, ale na koniec Kruszynianie doprowadzili do remisu i mecz zakończył się wynikiem 5-5. Niespotykana sytuacja, mecz międzynarodowy, Polska-Ukraina, Kruszyn-Zbaraż. Jak pan ocenia ten mecz? Bardzo dobrze oceniam, ponieważ uważam, że Ukraińcy bardzo dobrze grali. Ukraina bardzo dobrze grała, natomiast myśmy troszeczkę kondycyjnie padali. Ale ogólnie najważniejsze, że wynik jest remisowy i tutaj jest bardzo dobrze, nie? No, wszyscy podziwiali waszą grę, bo byliście tylko w 8 osób. Tutaj Kruszynianie się zmieniali, wy musieliście stale w tym samym składzie grać. No i ta gra była bardzo dobra. Ta gra była dużo, dużo хороша. My dużo wdzięczni wszystkiej gromadzie tutaj w Polsce, pani Barbary. Ja widzę, dużo bardzo ludzi dołączyło się do tej sprawy. Tak ma to wszystko продовжyć i spustyjno, tak ma być. I wtedy będzie drużba, jak mówią, Polski i Ukrainy i wszystko będzie dużo dobrze. А по грі ми запрошуємо, значить, цю дружину з Крушина до нас, до Збаража, в будь-який час, там вересень, жовтень, будь ласка, приїжджайте, będziemy раді, дуже раді będziemy. No właśnie dzisiaj był remis 5-5, więc trzeba to jakoś rozstrzygnąć. Tak, tak. No, w Zbarażu będzie, jak to mówisz, nie powiem, jak to po polsku, będziemy walczyć. No. Tak jest. Tak musi być. No, ale bardzo jeszcze raz dziękujemy za taki ciepły przyjem. Dużo fajne wrażenie. U nas dwoje ludzi, im już po 50 lat, oni pierwszy raz za granicą. Pierwsze spotkanie obu drużyn zakończyło się więc dla wszystkich pomyślnie. I tylko czekać na kolejne odsłony tej sportowej przyjaźni.